Wiem, że mam tutaj wielu fanatyków, wręcz i osób, które chcą skupować cały czas XRP, które robią to od wielu miesięcy lub nawet lat i w końcu liczą, że ten projekt zaliczy spektakularne wzrosty. W dzisiejszym materiale postanowiłem dogłębnie sprawdzić temat, sprawdzić co się dzieje a propos tokena XRP, czego możemy się spodziewać w najbliższych kilkunastu miesiącach i czy rzeczywiście ma szansę na powtórzenie sukcesu z poprzedniej hossy lub przebicie nawet tych wartości. Postarałem się zrobić analizę, na ile to się da po prostu skrupulatną, dogłębną, więc film będzie dosyć długi. Mam nadzieję, że osoby, które tematem się interesują, będą w stanie rzeczywiście coś z niego wynieść i dowiedzieć się przynajmniej jakichś drobnostek, które są po prostu dla nich nowe. Część z was obserwuje temat na bieżąco, większość z was jednak totalnie nie jest ze sprawą up to date i chciałoby się dowiedzieć, czy XRP e, właśnie z uwagi na brak wzrostu w ostatnim czasie jest dobrym tokenem, który należy akumulować przez najbliższy czas i czy da w ogóle na się zarobić. Na start powiem, że każda osoba, która napisze w komentarzu cenę XRP która według was będzie po prostu na szczycie Hossy, może wziąć udział w konkursie, takim giveaway'u gdzie osoba, która będzie najbliżej, dostanie ode mnie 1000 sztuk XRP na piku Hossy, niezależnie od tego, ile będzie ono właśnie kosztowało. Czyli jak będzie za 7 dolarów, dostajecie 7000 dolarów XRP, jak będzie za dolara i traficie, dostajecie tysiaka. Więc osoba, która będzie idealnie najbliżej, co do centa, wygrywa nagrodę, więc jeżeli będzie 749, to tyle musi być w komentarzu, żebyście to kupili. Będziemy patrzeć na cenę na giełdzie Bybit, więc zobaczymy po prostu, ile będzie na piku hossy. Powiedzmy do 2025 roku konkurs jest aktywny. Możecie pisać te swoje typy. Oczywiście tylko raz, więc napiszcie teraz w komentarzu przy okazji trzeba zasubskrybować kanał i zostawić kciuk w górę. To są jeszcze dwie zasady, i lecimy dalej z filmem. Zaczynajmy. W komentarzach pod jednym z poprzednich filmów pytaliście mnie, Marek, a co z Ripy? Tak? Czy warto tracić w ogóle czas na ten projekt, który po pierwsze nie przebił swojego all-time high od ponad 6 lat, a po drugie, czy taki w ogóle. Stary jak XRP ma jeszcze jakiekolwiek szanse na ponadprzeciętne wzrosty w tym cyklu? No, w poprzedniej osie Ripple rozczarował inwestorów, ale wtedy mocno przeszkodził im SEC. A trzeba przyznać, że teraz sytuacja na tle regulacyjnym prezentuje się lepiej niż w 2020, ale pytanie, czy to wystarczy, aby ten legendarny już projekt stał się czarnym koniem w nadchodzącym bull No, na to pytanie na pewno w tym materiale odpowiedź znajdziecie. To jest oczywiście moja subiektywna opinia, nie jest to porada finansowa, są to moje przemyślenia. Tak, więc no, przyznam, że ja lubię tworzyć filmy w oparciu o Wasze prośby. I lubię wyzwania, bo to do takich na pewno należy, więc podejmuję rękawice. Na pewno w jakiś sposób może się film spodobać lub nie osobom, które właśnie na bieżąco śledzą temat. Jestem też ciekawy Waszej opinii. Może jakaś dyskusja się w komentarzach tutaj rzeczywiście rozwinie. No, zapraszam Was na ten mięsisty materiał XRP i zobaczymy, jaką szansę ma na te wzrosty, tak? Więc zacznę od tego, że po prostu obok tego projektu chyba się nie da przejść obojętnie, bo Ripple to jest jedna z największych i Najbardziej znanych firm w blockchainie na świecie, z długą, no powiedzmy tak w cudzysłowie, jak na standardy krypto i no, bogatą, urozmaiconą historią. A token XRP powstał w 2012 roku dzięki firmie Ripple Labs. I ten zespół przede wszystkim skupia się na rozwiązywaniu problemów związanych z tradycyjnymi systemami płatności, takimi jak długi czas rozliczeń i wysokie opłaty. No i mimo tego, że żyjemy w czasach mocno zaawansowanej technologii, co by nie było, to płynność w dokonywaniu płatności międzynarodowych nadal pozostawia wiele do życzenia. Powodem tak uciążliwych transakcji, które są również bardzo kosztowne, jest używanie przestarzałych procesów, które muszą nadążać za innowacyjnymi gdzieś tam wdrożeniami w systemie finansowym, a ten brak właściwej komunikacji między tymi kanałami płatności, po prostu spowalnia funkcję transferu naszych środków. Tak? I obecnie liderem tego sektora jest oczywiście Swift, który funkcjonuje od roku 1990. 1973, a od tego czasu e, świadczą oni międzybankowe usługi płatnicze no, na całym świecie poprzez e, sieć wiadomości, umożliwiając po prostu interkontynentalne, wręcz po, powiedzmy sobie, nazwijmy to tak, płatności. I SWIFT był i jest nie do końca efektywnym systemem płatności od lat, e, głównie z powodu wielu warstw transakcji, które no, są wymagane przed dotarciem do, do celu końcowego. Tak? I trudno dokładnie określić, jak długo trwa przelew SWIFT. Istnieje wiele zmiennych, które wpływają na skuteczność tego przelewu. Nie, nie da się zrobić takiej jasnej, klarownej estymacji zawsze. Na przykład, transfery między krajami rozwiniętymi, gdzie banki są dobrze skomunikowane, mogą być przetwarzane w ciągu jednego, dwóch dni, podczas gdy kraje o niskich zasobach mogą potrzebować nawet do pięciu dni na rozliczenie. W dodatku, większość harmonogramów płatności SWIFT uwzględnia tylko dni robocze, co oznacza, że jeśli przelew przypada na weekend, to prawdopodobnie będzie trzeba poczekać dodatkowe no, za dwa dni. A koszta związane z międzynarodowym przesyłem środków przez ten system również pozostawiają sporo do życzenia, no bo wiecie, to. Rozwiązanie jest cały czas uważane za jedną tam z tańszych metod przekazywania środków w XXI wieku, no ale jednak opłaty Swift bywają drogie. Koszt przelewu znacznie różni się w zależności od kwoty przekazu oraz krajów i banków zaangażowanych w transakcje. Więc, czym więcej pośredników, czym więcej gdzieś tam tych warstw nałożonych na siebie i procesów do wykonania, tym jest dłużej i drożej w skrócie. I pomimo tej zmienności, średnie opłaty za transakcje zazwyczaj wynoszą od 10 do 50 dolarów amerykańskich. I z tych wszystkich wad obecnego systemu zdawali sobie właśnie sprawę założyciele Ripple, o których jako o sylwetkach za chwilę Wam na pewno opowiem. Mieli własną wizję na temat tego, jak rozwiązać tą, powiedzmy sobie, nieefektywność przestarzałego systemu, umożliwiając szybsze i tańsze międzynarodowe płatności, no i tym samym przekazy pieniężne. Więc w wielkim skrócie Ripple to jest technologia rozproszonego rejestru, która może zakłócić tradycyjne procedury finansowe, dostarczając, no, Efektywną, szybszą, tak i dostępną sieć płatności. A dzięki wykorzystaniu blockchainu umożliwiają błyskawiczne transfery między różnymi instytucjami finansowymi, eliminując potrzeby pośredników i znacząco wręcz obniżając koszty transakcyjne. Przypomnę, że cały czas możecie odebrać 30 dolarów na start na giełdzie Bybit, jeżeli was jeszcze tam nie ma, tutaj dzisiaj dumnie reprezentuję o, z tej strony tę platformę, z której sam korzystam od wielu lat i z którą mam współpracę, bo serio uważam, że jest to najlepsza giełda na świecie wręcz. No i po prostu, jeżeli chcecie zacząć. Zacząć tam kupować krypto, przenosicie się z innej giełdy, to macie 30 dolków na start do odbioru. A co należy zrobić? To tylko zarejestrować się z linku w opisie, zweryfikować konto, wpłacić minimum 100 dolarów lub ekwiwalent, może być, nie wiem, z Binance a sobie wysyłacie w USDT albo doładowujecie konto kartą, cokolwiek, wykonujecie obrót na 500 dolarów. Czy sobie nie kupujecie i sprzedajecie Bitcoin Ethereum, macie 500 dolarów obrotu i w zakładce rewards, w nagrodach, tak jak widzicie, odbieracie wtedy te kupony. Ja, tak jak właśnie widać, dostałem nawet w styczniu około 600 dolarów różnych. Karderopach z Bybita, tylko za to, że aktywnie traduje, że wykonuje zagrania, więc warto w tym uczestniczyć. Mało, która giełda was wynagradza aktywnie za to, co robicie, a przy okazji, jak widzicie, są na niej bardzo niskie prowizje, bo w porównaniu do innych giełd, strategia, która normalnie byłaby zyskowna, e, na przykład o Bybicie, na przykład na jakimś Coinbase może być na minusie z uwagi na okresowo znacznie wyższe prowizje. Więc giełdę zakładacie na całe życie, powiedzmy karierę w krypto i warto używać tej, która rzeczywiście i was wynagradza za trading, i ma niskie prowizje, i macie bonusy przypisane. Pisane do konta, bo kwalifikujecie się na mnie po prostu rejestrując się z linku w opisie, z uwagi na to, że jestem jednym z największych partnerów w Polsce. Więc, jako Wisienka na torcie, macie dzięki temu 10% cashbacku, który ja z moich prowizji mam po prostu oddaję. Lecimy dalej z materiałem. A więc, kto wpadł na tak przełomową wizję i kto stoi za jednym z największych projektów kryptowalutowych o łącznej kapitalizacji ponad 30 miliardów dolarów, i jaka jest w ogóle historia XRP? Więc wszystko zaczęło się dawno temu, bo jeszcze przed powstaniem samego Bitcoina. A ten pan, który wam wyskoczył i go widzicie, to Ryan Fugger. To jest kanadyjski programista, deweloper. Jemu przypisuje się oryginalny pomysł, który później stał się podstawą Ripple. I podobnie jak wielu ludzi zainteresowanych branżą kryptowalut, Fugger teoretyzował i pracował nad tworzeniem sieci płatności, która nie polegałaby na centralizowanych pośrednikach. No i tak oto powstała się platforma Ripple Pay. I co ciekawe? Było to 4 lata przed powstaniem pierwszej kryptowaluty. Ripple Pay miał na celu stworzenie demokratycznego systemu finansowego, który był bardziej dostępny niż takie, powiedzmy, alternatywy bardziej sprywatyzowane. I w początkowych etapach rozwoju firmy, jeszcze przed powstaniem jakichkolwiek kryptowalut, platforma funkcjonowała jako usługa finansowa dla społeczności online, i nieświadomie ta wizja Kanadyjczyka. Dotycząca zdecentralizowanego i opartego na zaufaniu systemu monetarnego położyła fundamenty pod późniejsze przejęcie przez Ripy. Jego podejście było wręcz rewolucyjne, ale również ponadczasowe, ponieważ mało osób widziało w tym potencjał. Skupiało się na sieci zaufania typu peer to peer, która działała bez centralnych pośredników, a koncepcja ta później stała się podstawową wartością w całej przestrzeni krypto. Ale mimo ambitnych planów Ripple Pay nie zaistniało na rynku finansów, no nie, jednak platforma ta została odkryta na nowo, a jej potencjał został dostrzeżony przez Gida Makaleba. Chrisa Larsena, Artura Brito i Dawida Schwarza. I przyszli założyciele Ripple Labs niezwłocznie zaproponowali wykup, a umowa doszła do skutku w 2012 roku. A Fager odtąd przestał być kojarzony z Ripple, a za założycieli uznaje się przed chwilą, właśnie wymienioną czwórkę, którą widzicie na dole. I swoją drogą ich historia też jest dosyć ciekawa, bo Jet McCaleb to programista, którego produkty być może obiły się Wam już o uszy. Między innymi mam na myśli platformę wymiany peer-to-peer -peer i Danki, która jest jego dziełem. McCaleb założył też niesławną giełdę Mt. Gox, która doświadczyła jednego z największych haków w historii rynku kryptowalut. W 2014 roku opuścił szeregi Ripple, by rozpocząć nową przygodę jako współtwórca innego, bliźniaczego projektu, jakim jest Stellar, o którym jeszcze wspomnę w tym materiale. W 2018 roku New York Times ogłosił Jeda McCaleba jedną z dziesięciu najważniejszych osób stojących u progu rewolucji blockchain, a osoba drugiego założycieli, Artura Brito, jest owiana nutą tajemniczości, bo przez całą zawodową karierę on po prostu pozostał niezmienny z tymi swoimi zastrzeżeniami i zaciekle strzegł swojej prywatności. Przez ponad dekadę pracy właśnie w Ripple Labs. Żadne zdjęcie Brito nie pojawiło się w internecie. Nie uczestniczył w żadnych publicznych wystąpieniach ani wywiadach. To trochę jak ten pan u nas na polskim podwórku, który ma tę sieć sklepów po wioskach, tam parę tysięcy różnych ich jest. Nawet nie pamiętam nazwy teraz, ale pewnie wiecie, o kogo mi chodzi. Jedna z najbogatszych osób w Polsce, jedna z najbardziej takich znakomitych sylwetek przedsiębiorców, a jednak. Jest on niewidoczny gdzieś tam na łamach publicznych no, publikacji i wywiadów, czy jakichkolwiek tam medialnych stawek. Więc istnieją teorie, że ten Artur nawet nie istnieje, tak? Ale z drugiej strony, kolejny założyciel, David Schwartz, niejednokrotnie wspominał i nawiązywał do Brita w przeszłości, więc możemy się tylko domyślać prawdy. Trzecia osobistość to właśnie on, David Schwartz, programista, kryptograf, główny architekt infrastruktury XRP Ledger, a dzięki swojej wiedzy z zakresu kryptografii, bezpieczeństwa komputerowego i rozwoju programowania, zwłaszcza dla startupów i szybko rozwijających się małych firm, to w przyszłości on opracowywał zaszyfrowane systemy przechowywania danych w murze i systemy wiadomości dla przedsiębiorstw takich jak właśnie CNN, czy nawet dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego USA. I ostatnim z tej czwórki jest Chris Larsen. On, e, słuchajcie, jest doświadczony amerykańskim inwestorem znanym z założenia wielu startupów z Doliny Krzemowej, tak? Następnie odniosły one duży sukces, a do takich należały m.in. Elon czy Prosper Marketplace, a Larsen jest po prostu biznesmenem i multimiliarderem, którego majątek w 2018 roku był szacowany na 59 miliardów dolarów. Taka mieszanka talentów w dziedziny fine techu i kryptografii była po prostu skazana na sukces, zakładając Ripple Labs, które do dziś jest jedną z największych platform na świecie, a technologia jaką stosują niewątpliwie przełożyła się na ich pozycję w ranki. Bankingu. Dlatego w tym filmie wytłumaczę Wam, jak działa cały system oparty o XRP Ledger, jakie możliwości daje nam ten blockchain, do czego służy i co dokładnie się na nim buduje. A już przed zaangażowaniem się firmy w kryptowaluty w 2012 roku jej głównym celem było w dużej mierze to samo, tak, czyli poprawa obecnych systemów rozliczeń płatnościowych dla transakcji międzynarodowych. I tutaj oczywiście można przywołać pewne statystyki, które po prostu ukazują główne zalety tego blockchainu, czyli szybkość przetwarzania transakcji oraz bardzo niskie opłaty. A Ripple e, samoistnie chwali się, że zatwierdzenie transakcji na protokole trwa raptem od 3 do 5 sekund, a sieć potrafi przetworzyć 3003. 400 transakcji na sekundę, przy czym koszty operacji są praktycznie zerowe, a na grafice przedstawiłem wam, jak to wygląda właśnie a propos dokładnych ułamków dolarowych. I co więcej, działanie sieci jest neutralne dla środowiska, zużywa bardzo mało energii, a w dzisiejszych czasach jest to wręcz wymagana narracja wśród instytucji rządowych, które coraz to bardziej zobowiązują się do ochrony naszej planety, tak? I podobnie jak inne kryptowaluty, to blockchain Ripple utrzymuje niezmienialny zapis transakcji poprzez swoje elektroniczne księgi rachunkowe oparte o blockchain, czyli XRP. Ledger. I w skrócie odpowiada to za rejestrowanie danych transakcyjnych, takich jak saldo, konta czy transfery, jest kryptograficznie zabezpieczone za pomocą pary kluczy, tak? Prywatnych i publicznych, więc to jest nic innego jak zdecentralizowana sieć blockchain z kodem open source, co oznacza, że można używać ledgera, szybko oraz łatwo rozbudowywać go bez konieczności sięgania po różne zewnętrzne rozwiązania do kodowania, haszowania i kompilowania tego wszystkiego, tak? Więc powiedzmy tak samo jak na innych blockchainach tu również można tworzyć dapsy rozwiązania oparte o defi emitować nowe tokeny w tym na przykład nieszczęsne nasze cbdcs które gdzieś tam Prędzej czy później wejdą prawie w każdym kraju, będzie można mintować NFT-ki i po prostu pobudzać nowe, szybsze metody transakcji. A XRP Ledger jest wspierany przez różne grupy deweloperskie, jednostki, w tym Ripple, XRPL Foundation, XRPL Labs oraz Commons. I zapewnia to infrastrukturę płatności cyfrowych nie tylko dla osób prywatnych, ale także dla istniejących podmiotów finansowych, takich jak banki komercyjne i firmy z branży fintech. I aby zapewnić wydajność, ten blockchain korzysta z mechanizmu konsensusu, ale Różni się on nieco od tych tradycyjnych protokołów, jak w przypadku blockchainów opartych o proof of work czy proof of stake. I tutaj zastosowano technologię proof of association i to działa tak, że w przeciwieństwie do wielu innych sieci kryptowalutowych, ExtraPL nie rozdziela nagród ani opłat transakcyjnych dla swoich walidatorów, więc w tym proof of association, zamiast otrzymywać nagrody, walidatorzy są głównie zachęcani do wspierania na decentralizacji sieci. Wszystkie serwery e, przetwarzają każdą transakcję zgodnie z tymi samymi zasadami, a każda transakcja zgodna z protokołem jest natychmiast potwierdzana, tak? Więc wszystkie z nich są publiczne, a silna kryptografia gwarantuje tu integralność systemu. Obecnie na księdze działa ponad 120 walidatorów, obsługiwanych przez uniwersytety, giełdy, firmy czy osoby prywatne. Aby wyważyć nieco moją wypowiedź na temat tego, jak działa XRP Ledger, muszę przyznać, że system posiada pewną wadę, rozwiązując znany trylemat blockchainu. O trylemacie robiłem animację, którą widzicie teraz częściowo na ekranie. Jest ona też w prawym górnym rogu przypięta. Myślę, że jest to fajny film, dosyć techniczny, który w takich prostych słowach jednak pokazuje i tłumaczy, jak to wszystko działa. No i tutaj. Jakby szybkość i koszta transakcji to jedna, tak? Ale projekt boryka się ze zmniejszoną decentralizacją, a jak wiemy, inwestorzy w krypto bardzo cenią sobie, gdy ten aspekt jest zachowany. Więc XRPL jest niewątpliwie bardziej centralizowany pod względem liczby walidatorów, którzy obsługują jego sieć. A na blockchainie XRP funkcjonuje około 120 walidatorów, czyli znacznie, znacznie mniej niż w przypadku Ethereum. Co więcej, tylko około 35 z nich znajduje się na najczęściej używanej domyślnej liście Ripple, co oznacza, że bardzo mało podmiotów odgrywa dużą rolę w utrzymaniu łańcucha przy życiu, a jeśli wystarczająca liczba tych walidatorów zmówi się, aby sabotować sieć, mogliby przynajmniej zakłócić ciągłość działania systemu. Ale w kontrze, użytkownicy mogą zrezygnować z tej domyślnej listy i teoretycznie całkowicie usunąć walidatorów wspieranych przez Ripple ze swoich transakcji, tworząc takie własne listy zaufanych walidatorów. Więc to by pozwoliło jakby sieci kontynuować zatwierdzanie transakcji nawet bez zaangażowania firmy matki lub nawet bez jej dalszego istnienia. Więc wyobraźcie sobie taką no, hipotetyczną sytuację, tak? Jak kraje. BRICS starają się omijać handel między sobą w dolarze amerykańskim, a w zamian tworzą własne węzły walidatorów opartych na XRP Ledger. To by miało sens i nie angażowałoby to wtedy żadnych amerykańskich firm czy instytucji, w tym nawet RIP. -y. Ale wspominałem o tym, że tak jak na blockchainach innych, tak to tutaj deweloperzy mogą budować własne aplikacje, rozwiązania w DeFi, więc w tej analizie nie mogę pominąć jakby opisu ekosystemu, bo na papierze jest on bogaty i rozwija się już od ponad dekady, a sam Ledger jest domem dla wielu sidechainów, czyli sieci pobocznych, które ułatwiają integrację w ekosystemie. Sidechainy wzbogacają możliwości oferowane przez ich sieć, a wymienię tu chociażby Corium, SoledGenic, Persist, Hooks czy Root. A niektóre z tych rozwiązań oferują dodatkowe usługi, takie jak konwersja walut Fiat i pomoc w tworzeniu NFT. Więc ten cały ekosystem XRPL to również dom dla wielu tokenów natywnych, e, zwanych. Powiedzmy takimi wprowadzonymi walutami na polskie, tak? A na stronie XRP Market możemy znaleźć informację, że na sieci istnieje ponad 3300 wprowadzonych walut o łącznej kapitalizacji 140 milionów dolarów. Więc jak widzicie, te liczby nie są aż tak imponujące, zwłaszcza w porównaniu do konkurencyjnych ekosystemów, gdzie ich market cap jest liczony po prostu w miliardach. Konkluzja jest dosyć prosta. Mając z tyłu głowy to, że mówimy o projekcie, który powstał w 2012 roku, to rozwój ich ekosystemu pozostawia wiele do życzenia. Słuchajcie, jeżeli was jeszcze nie ma na moim Telegramie albo Discordzie, to tam będę cały czas rzucał update'y, aktualizacje a propos sytuacji z XRP. Powiem, czy któryś z poziomów, który według mnie jest aktualnie widziany, jest wartym po prostu rozważenia a propos zakupów, e, czy jeżeli będę sprzedawał XRP, bo sam powiem szczerze, trochę go mam, również was będę informował. Więc Telegram, KDP Wiadomości, link jest w opisie. Tam przy okazji codziennie wrzuca moje zagrania, analizy, to co myśli. Na temat rynku i to, co akurat robię, więc myślę, że warto sprawdzić. Jest to grupa darmowa, nie naciąga Was na nic. I Discord, właśnie Kosza Tradingu. Tam są nasi traderzy, niektórzy również z areny tradingu. I właśnie na przykład zobaczcie, Dawid ostatnio ma pasy zwycięstw, cały czas coś mu wchodzi. Na rezultatach VIP widać, jak to wszystko wygląda, ile procentów ludzie wyciągają z tych zagrań. Oczywiście, no nie zawsze się udaje, tam są, tylko wiecie, trochę pozytywna bańka informacyjna. Nie ma czego ukrywać, ale jednak e, Dawidowi idzie super. Jest też marsz, kubalek. Oni też mają zagrania, ale za to naleważę. Jak ktoś dźwignią nie gra, nie tańczy, to słuchajcie, nie zaczynajcie. Trzeba rzeczywiście wiedzieć, jak to rozegrać. W prawym górnym rogu jest film, który ostatnio dodałem, jak właśnie działać dźwignia na giełdzie Bybit, czego się spodziewać, jak sobie wszystko ustawić. Więc zobaczcie, myślę, że warto sprawdzić. No i na Discordzie, mając właśnie konto na giełdzie Bybit, gdzie przypominam z linku w opisie, macie 30 dolarów na start, 10% cashbacku i właśnie dostęp do zagrań tego Dawida, marsza czy kubalka, bo wystarczy wejść na koszarach w zakładkę członek VIP, wpisać swoje UID, czy unikalny numer konta, wklejcie, zweryfikuję z bot I automatycznie wam się odkrywają wtedy te sekcje, które normalnie są wyłączone, i macie dostęp do tych analiz, zagrań, które no, nie są po prostu dostępne dla wszystkich. E, czyli to jest bezpłatne, tylko trzeba mieć konto na ByBicie od nas zarejestrowane. E, z uwagi na współpracę z tą giełdą, dla nas to się opłaca i również Wy nie musicie sobie za nic płacić. Myślę, że to jest korzystna sytuacja dla wszystkich. W całym tym rozwiniętym świecie na sieci ledger musi być też miejsce dla samego tokena, tak? czyli tokena XRP, i zostało ono stworzone, aby ułatwić operowanie siecią, która ma być po prostu alternatywą dla Swifta. Oferować szybkie transakcje dla bardziej efektywnych międzynarodowych płatności, a tradycyjne przelewy bankowe mogą, no sami wiecie, tak, trwać kilka dni, pobierają przy tym banki wysokie opłaty i operatorzy tych transakcji, więc mogą one zostać zastąpione przez sieć Ripple, która oferuje użyteczność instytucjom finansowym, tym samym zapewniając sposób przetwarzania płatności transgranicznych w szybki, tani, bezpieczny sposób. A dzięki swojej usłudze. Firma ta dostarcza instytucjom finansowym paliwo, czyli płynność potrzebną do finansowania transakcji. A gdy te strony mają różne preferowane metody wysyłania lub odbierania pieniędzy, albo używają różnych walut, to Ripple pełni rolę pośrednika, ponieważ obie strony używają różnych walut do dokonywania transakcji, a w trakcie procesu nie przenosi się fizycznych pieniędzy. Więc wtedy to działa tak, że przelewana jest równowartość transferu w tokenie XRP, więc de facto jakby rola XRP może być porównywana do roli amerykańskiego dolara na międzynarodowych rynkach, tak, który jest walutą pomostową, używaną do licznych transakcji i konwersji walut na szczeblu międzynarodowym, ale jest też szczególnie przydatny przy wymianach między walutami, które są rzadko handlowane powiedzmy na międzynarodowych rynkach, na przykład konwersja między somem kirgijskim a jenem japońskim, jakby dwie waluty, tam z dupy prawie ich się w Europie nie używa, już ten japoński prędzej, no bo Japonia duża gospodarka, ale ten som kirgijski, to tam wiecie. I po prostu taka wymiana byłaby przeprowadzona przez dolary amerykańskie, tudzież mogłaby być przeprowadzona przy użyciu tokena XRP. I sieć pobiera również niewielką opłatę, tak, właśnie w ich tokenach rodzimych, czyli w XRP, znowu e, za dokonywanie transakcji. Ale jest ona znikoma w porównaniu do tradycyjnych międzynarodowych sieci płatniczych, takich jak właśnie SWIFT. Więc są też i wady takiego rozwiązania, które właśnie włącza token do płatności transgranicznych. Po pierwsze, status XRP jako waluty mostowej oznacza, że instytucje finansowe są zależne od DRIP w dostarczaniu płynności. A drugim problemem są zmienności cenowe na rynku kryptowalut, które przeszkadzają w dokładnym wyliczeniu wartości transferu. Jeżeli chodzi o tokenomię, to XRP jest szóstą największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi blisko 30 miliardów dolarów jego market cap wzrósł o 93% rok do roku. A kiedy token został stworzony w 2012 roku, maksymalna podaż została określona na 100 miliardów sztuk, z czego 20 miliardów zostało początkowo rozdystrybuowanych między jego twórców i zespół, a 80 miliardów znalazło się pod kontrolą z Ripple, który obiecał nie używać całej dostępnej podaży naraz, ale wydawać te monety po prostu stopniowo. A w 2017 zespół postanowił wdrożyć taki nowy system, mający na celu zapewnienie większej przewidywalności w zwiększaniu cyrkującej podaży, która po po prostu przychodzi ze skarbca na rynek. I tak właśnie został wdrożony system escrow, który kontroluje supply tokenów. Jest to rodzaj smart kontraktu, który blokuje XRP, a następnie stopniowo odblokowuje w ramach wcześniej zaprogramowanych warunków. Więc tradycyjnie ten escrow to jest umowa między dwiema stronami, mająca na celu ułatwienie transakcji finansowych, ale bezstronny podmiot trzeci oferuje i przechowuje środki, następnie wydaje je zamierzonemu odbiorcy tylko wtedy, gdy zostaną spełnione warunki określone przez umowę. I ta metoda zapewnia, że obie strony po prostu spełniają pełniają swoje zobowiązania, tak? Więc powiedzmy, wyobraźcie sobie taki zamknięty safe, w którym znajduje się około 55% wszystkich wyemitowanych XRP, A przez ponad 4,5 roku 1 miliard tokenów jest wydawany z tego safe'u pierwszego dnia każdego miesiąca. Jednak ich odblokowanie wcale nie oznacza, że automatycznie wchodzą one do obiegu. Więc jeśli na koniec każdego miesiąca zostaną, powiedzmy, nadprogramowe tokeny, to są one umieszczane w innym zamkniętym sejfie, który ma zostać otwarty w przyszłości. A w ten sposób Ripple stale reguluje swoje aktywa w obiegu. Więc żeby zapewnić takie bezpieczeństwo tych miejsc przechowywania. Ripple używa takiej technologii wielopodpisu. No tak dla zobrazowania wam kilka kodów do safeu, z których każdy może być zmieniony bez otwierania drzwi. I to po prostu pomaga zachować bezpieczeństwo tokenów XRP, tak? Ten kod może być zmieniony przez kogokolwiek, kto ma prawo otrzymać te tokeny, gdy nadejdzie czas na ich odblokowanie. Na przykład przez firmę finansową, która zawiera umowę handlową z Ripple, a gdy umowa zaczyna obowiązywać, firma odblokowuje te tokeny one trafiają do jej partnera bez mieszania się z całkowitym podażą. Tak więc podaż w obiegu podlega presji inflacyjnej poprzez odblokowania escrow, ale jednocześnie presji deflacyjnej poprzez mechanizm spalania. A od 2021 roku podaż miała wskaźnik inflacji na poziomie od około 5 do 8% rocznie, więc wskaźnik inflacji zmienia się w zależności od tego, ile XRP jest dystrybuowanych przez właśnie Ripple. Na ten moment tak, jest w obiegu ponad 54,5 miliarda tokenów, a przy każdej transakcji na XRPL pewna ilość monet jest używana jako opłata transakcyjna i następnie niszczona, co generuje deflację. Więc generalnie należy przyznać, że o ile palenie tokenów jest pozytywnym zjawiskiem, o tyle w przypadku właśnie tym ma dość marginalne znaczenie. A od początku istnienia tego blockchainu spalono około 12 milionów tokenów, więc jest to kropla w morzu porównaniu do całego total supply, niski wskaźnik spalania wynika z relatywnie niskich opłat transakcyjnych na sieci, o których właśnie wspomniałem wcześniej. Tak? A po tym, jak wszystkie tokeny ulokowane w escrow staną się płynne, to ta deflacyjna presja ze spalonych opłat będzie jedyną zmienną związaną z podażą. A mówiłem wam wcześniej, że walidatorzy nie otrzymują żadnych nagród za funkcjonowanie sieci, więc, co dzieje się z opłatami Nexar Ledger, jeżeli nie trafią one do walidatorów? Myślę, że te opłaty są niszczone i nie są dystrybuowane do jak ma to miejsce właśnie na wielu innych blockchainach. Spalanie tych opłat nadal zmniejsza ogólną podaż, co jest po prostu pozytywnym aspektem dla wartości do długoterminowo. Przejdźmy, właśnie do tego, jak wygląda aktywność sieci. Fundamentalnie sprawdźmy, jak to wszystko działa, bo analiza fundamentalna, wiecie, to nie tylko jakby. Ocena aspektów finansowych i technologicznych, ale także właśnie aktywności tej sieci. Więc dzisiaj sprawdzimy sobie znowu, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzanych transakcji oraz liczbę aktywnych oraz nowych w sieci adresów. Te wskaźniki są bardzo istotne, ponieważ dostarczają informacje o użyteczności i zaangażowaniu społeczności w ekosystemie, a nie tylko wiecie tam obiernym holdingu tokena, czy po prostu spekulacji. Szczególnie interesowało mnie to w tym aspekcie, czy widać tu w ogóle jakąkolwiek poprawę. W porównaniu z analogicznymi okresami i statystykami z poprzednich cykli, no co pozwalałoby obiektywnie ocenić, czy sieć podlega stałej adopcji. I tutaj zdecydowałem się też porównać dane XRP oraz jego rywala w sektorze międzynarodowych instytucjonalnych płatności, którym jest Stellar, a dzięki temu będziemy mieli lepsze wyobrażenie, jak Ripple prezentuje się na tle konkurencji. No i ten slajd, który widzicie, pokazuje i obrazuje ruchy wielorybów. Co możemy tutaj zaobserwować? Od 2022 roku liczba adresów, które posiadają na swoich uletach XRP o wartości ponad 1 i ponad 10 milionów dolarów jest w trendzie wzrostowym. Świadczy to o tym, że wieloryby wciąż akumulują. A jeżeli Smart Money widzi tu potencjał inwestycyjny i pcha ogromny kapitał w ten blockchain, to znak, że Ripple póki co ma się dobrze. Na kolejnym slajdzie wziąłem pod uwagę ilość dziennych transakcji, więc ogólnie rzecz biorąc jest to istotny wskaźnik aktywności sieci, który dostarcza. Oraz Obraz stopnia wykorzystania i popularności XRP w danym okresie. Więc wyższa liczba dziennych transakcji zwykle oznacza większe zaangażowanie użytkowników. I to może wynikać ze zwiększonego handlu na giełdach, większej aktywności finansowej związanej z płatnościami międzynarodowymi, lub po prostu innymi aplikacjami, które te technologie wykorzystują. I po lewej. Mamy statystyki związane z XRP Ledger i widzimy tak, że średnio dziennie na tym blockchainie jest dokonywanych od 150 do 200 tysięcy transakcji. A gdybyśmy porównali to chociażby z rokiem 2020, gdzie wykres był płaski, to no serio widzimy tak, że faktycznie w ciągu tych 4 lat nastąpiła poprawa i sieć jest używana częściej. Po prawej mamy tę samą metrykę. Tylko, że dotyczącą Stellara. I pomimo tego, że jest on młodszy i mniej popularny, no to ma też mniejszą kapitalizację rynkową, to jednak liczba transakcji jest ponad 10-krotnie wyższa i wynosi około 3,5 miliona. I jeszcze jedno tutaj chcę poruszyć. Tutaj na wykresie XRP widzicie mega mocny spike w liczbie transakcji, i pewnie się zastanawiacie o co chodzi. W poszukiwaniu odpowiedzi natknąłem się na taką informację, że konkretna przyczyna tego wzrostu jest nieznana. Jednak istnieje kilka prawdopodobnych czynników. Po pierwsze, wzrost transakcji najprawdopodobniej wynika z ostatnich wydarzeń w ekosystemie. Powstała niedawno taka platforma, XRP Script, która ma na celu wprowadzenie inskrypcji, czyli czegoś na kształt popularnych BRC20 na Bitcoinie, a z powodu tych inskrypcji dzienna liczba transakcji na sieci wzrosła pod koniec roku aż do 5 milionów. I nie wiemy, czy jest to chwilowy trend, czy taka wzmożona aktywność pozostanie z nami. Na dłużej. Kolejne dane to liczby dziennych aktywnych adresów i po raz kolejny widzimy, że w porównaniu do ostatniego roku halvingowego mamy równie znaczący wzrost, co świadczy o tym, że XRP Ledger jest jednak coraz chętniej używane. A obecnie średnio 35 tysięcy unikalnych adresów jest aktywnych na tym blockchainie, jednak z drugiej strony, jeżeli znowu porównamy sobie to z ich konkurentem, czyli XLM, bo taki jest ticker właśnie Stelara, i widzimy te dane po prawej. To Stellar zdecydowanie wygrywa po raz kolejny, posiadając aż 200 tysięcy aktywnych adresów każdego dnia. Na dwóch ostatnich wykresach widać, ile nowych adresów codziennie dołącza do tych sieci, i znowu zaskakujące, XRP Ledger ustępuje swojemu młodszemu konkurentowi, bo na tym pierwszym powstaje około 1,5 tysiąca nowych adresów dziennie, a drugi może się pochwalić liczbą ponad trzykrotnie wyższą, wynoszącą około 5 tysięcy nowych adresów powstających każdego dnia. I te statystyki na pewno mogłyby być lepsze na korzyść XRP, zwłaszcza jeżeli mówimy tu o projekcie, który jest już z nami ponad dekadę i w dodatku, jak na rynek kryptowalut, ma bardzo dużą kapitalizację i walczy o miano lidera międzynarodowych płatności. No i cóż, jakby dla osłody mogę dodać, że 4 lata temu te liczby były znacznie gorsze, tak? A więc jednak widzę tutaj pewną poprawę, widać zwiększającą się stopniowo adopcję ich blockchainu, a sam team na pewno no, nie spoczywa na laurach. No ale dobra, przejdźmy sobie płynnie do konkurencji. Istnieją inne projekty kryptowalutowe o podobnych celach, tak? ale ostatecznie istotnie się one różnią. Więc chociażby konkurencyjny Stellar, on koncentruje się głównie na dostarczaniu efektywnej infrastruktury dla transakcji między użytkownikami, podczas gdy właśnie XRPL ma na celu zapewnienie szybkich, wydajnych i międzynarodowych płatności z reguły dla największych instytucji finansowych na świecie. Więc trochę się różni target. Jedno to jest B2C, drugie B2B. Co więcej, popularność Stellara jest znacznie niższa niż jego sta starszego konkurenta. tak? XLM ma kapitalizację rynkową i dzienny wolumen wynoszący odpowiednio 3 miliardy i 70 milionów dolarów, w porównaniu do 30 miliardów ,00 1 miliarda dolarów dla XRP. A dla innych rywali, którzy konkurują na tyle przeniesienia kapitału transgranicznie w szybki i wydajny sposób, możemy zaliczyć pozostałe blockchainy, które obsługują stablecoiny. I tutaj niekwestionowanymi liderami w tej niszy są sieci Ethereum i Tron, bo XRP Ledger nie ma nawet na wykresie, co świadczy o niewielkim zainteresowaniu tą siecią. Więc przypadek użycia XRPL polegający na ułatwianiu transferów dla Dużych instytucji nie ma na razie bezpośredniej konkurencji w krypto, jednak wolumeny i aktywność stablecoinów na tej sieci pozostają daleko w tyle za konkurencją, a te liczby mogą po prostu poprawić się, gdy sidechainy, takie jak Root Network, osiągną większą popularność. Jeżeli chcecie rozpocząć przygodę z tradingiem, ale nie wiecie po prostu, jak się za to zabrać, to w opisie pod tym filmem jest. Kurs Akademii Kryptowalut. Jest to kurs bezpłatny, nie musicie płacić tysięcy złotych, wystarczy mieć konto na Bybicie. My oficjalnie, jako jedyna właśnie grupa tradingowa w Polsce, zrobiliśmy we współpracy z tą giełdą taki kurs, gdzie jest około 100 lekcji o tradingu, o psychologii. Odbieracie go za free, mając konto na Bybicie, właśnie na przykład ode mnie zarejestrowane z linku w opisie i korzystacie dowoli, jest tam wiele godzin materiałów. I też tak dopowiem e, insidersko, że niedługo będzie update, będą kolejne lekcje publikowane. Myślę, że w marcu już wam je wrzucimy, będzie sporo nowości, więc warto sobie będzie odświeżyć wiedzę. I sprawdzić ponownie. Przejdźmy więc do partnerstw, do sukcesów, do współprac, bo są one jakże istotne, jeżeli chodzi o całą analizę fundamentalną tego projektu w chwili obecnej. Bo jeżeli Ripple myśli poważnie o tym, by stać się liderem międzynarodowych płatności, to musi nieustannie tak walczyć o uznanie największych podmiotów z branży finansów. I póki co z mniejszym lub większym sukcesem, zależy jak to określicie, im się udaje. Nawiązywane są nieustannie strategiczne partnerstwa, a jest to kluczowy element ich polityki biznesowej. Na swojej stronie internetowej chwalą się, że współpracują z ponad setką instytucji na całym świecie, a oto kilka banków, które współpracowały bądź dalej z nimi współpracują. Po pierwsze Bank of America. Jest to jeden z największych banków w Stanach Zjednoczonych i wśród dziesiątki największych globalnie, a od dłuższego czasu aktywnie współpracuje z Ripple. Ta relacja trwa już ponad 4 lata. PNC Bank połączył z nimi siły w 2016 roku, aby zwiększyć szybkość swojej sieci. Z około 12 milionami użytkowników ten PNC Bank wykorzystuje ich system do ułatwiania szybkich płatności, poprawiając tym samym ogólny komfort bankowy dla swoich klientów. Siam Commercial Bank to jest taki syjamski bank komercyjny. Pierwszy bank w Tajlandii przyjął właśnie Ripple w 2020 roku, aby uruchomić usługę przekazów wychodzących o nazwie CBC Easy, a to usługa usprawnia płatności do 12 krajów, czyniąc transakcje międzynarodowe i międzynarodowe międzykrajowe po prostu bardziej efektywnymi dla klientów banku Santander Bank. To jest spółka córka hiszpańskiej grupy Santander. Zaczęła wykorzystywać technologię Ripple w 2018 roku i to strategiczne partnerstwo umożliwiło bankowi wprowadzenie usługi OneFX i to jest taka, taki serwis, tak? usługa, która ułatwia płatności międzykrajowe między klientami z USA i Unii Europejskiej, a to jest przykład jak właśnie rozwiązania Ripple umożliwiają bankom poszerzenie swoich usług i poprawę transakcji międzynarodowych. Kolejny Standard Chartered Bank. I on nawiązał współpracę już w 2016 roku z Ripple, e, i to pozwoliło bankowi rozszerzyć swoje usługi płatnicze dla klientów w ponad 50 krajach i uczyniło go jednym z największych banków na sieci Ripple. Wzmocniło też szczególnie swoje wpływy w kluczowych korytarzach handlowych, takich jak ten łączący właśnie Singapur z Indiami. Calix to jest międzynarodowa firma e, kredytowa siedzibą w Meksyku, z oddziałami w USA i Hongkongu, która nawiązała współpracę z Ripple w 2017 roku, a Calix był jednym z wczesnych podmiotów, które zaadopowali. Produkty płynności XRP, takie jak X-Rapid, który ułatwia płatności między Meksykiem i USA. SIP, czyli Komercyjny Bank Międzynarodowy jest jednym z najnowszych partnerstw nawiązanych w tym roku i to jest właśnie współpraca z bankiem z Egiptu. SIP ma zamiar zrewolucjonizować międzynarodowe płatności transgraniczne dzięki tej współpracy, a ponadto bank zamierza wykorzystać okazję do zwiększenia efektywności w usługach przekazów pieniężnych na arenie międzynarodowej. Więc te wymienione partnerstwa z dużymi graczami liczącymi się w świecie tradycyjnych finansów wydają się, prawda, imponujące, ale nie zapominajmy z czego jeszcze słynie Ripple, bo oczywiście owocem ich współpracy ma być pomoc we wdrażaniu cyfrowych walut banków centralnych. I tutaj na parę oddzielnych akapitów zasługuje właśnie też ich zaangażowanie w celu usprawnienia rozwiązań płatniczych. Ripple kreuje się na jedną z wiodących firm rozwijających technologię blockchain do zastosowań instytucjonalnych i rządowych. Firma skupia się na wykorzystaniu ich łańcucha do prowadzenia swojej usługi płynności na żądanie oraz różnych inicjatyw związanych z CBDC, XRPL. Nadal pozostaje na czele eksploracji CBDC przez różne rządy. Obecnie współpracują właśnie z ponad 20 krajami nad planami dotyczącymi cyfrowych walut Banku Centralnego i mają nadzieję wykorzystać ich blockchain do realizacji tych wizji. Najnowszym przykładem jest współpraca Banku Centralnego Kolumbii z Persist, czyli sidechainem na sieci XRP, a pozostałe kraje, z którymi współpracują, m.in. Butan, Palau, Czarnogóra czy Hongkong. I w tym krótkim czasie Ripple stał się wiodącym graczem w tej niszy, a zalecenia walut cyfrowych, które dostrzegają rządy, obejmują szybszą prędkość transakcji, niższe koszty i skrócenie czasu rozliczenia. I naturalnie powstało też wiele kontrowersji na temat wdrażania CBDC na świecie i społeczność kryptowalutowa jest szczególnie negatywnie nastawiona do tego typu pomysłów. A niestety, niektóre rządy już od dawna wydają się być przychylne temu pomysłowi, a oto przykłady: Republika Palau współpracuje z Ripple, tak? I chcą oni dostosować cyfrową walutę do potrzeb swoich obywateli. I tutaj cytuję: Współpraca z Ripple w celu pomocy w tworzeniu naszej narodowej cyfrowej waluty to część naszego zaangażowania w prowadzenie innowacji finansowych i technologii, co zapewni obywatelom Palału większy dostęp do usług finansowych. I to powiedział Sruangal Weeps, czyli prezydent Republiki Palau. I Centralny Bank Czarnogóry, tutaj kolejny przykład, niedawno zdecydował się działać z Ripple w celu opracowania CBDC dla Czarnogóry. I Radoj Dżugik, czy Dżugić, gubernator Centralnego Banku Czarnogóry, tak właśnie podsumowuje nawiązaną współpracę. Też cytat. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z Ripple w ramach pilotażowego programu CBDC. Przez ten program Centralny Bank Czarnogóry będzie współpracować z rządem i akademicką społecznością, aby stworzyć praktyczną cyfrową walutę oraz bezpieczne rozwiązanie walutowe w celu przetestowania głównych funkcji i potencjału technologii blockchain. Te partnerstwa dowodzą, że Ripple chce jak najbardziej wykorzystać trend CBDC na swoją ale czy to dobrze, czy to źle. W tym materiale nie mnie to oceniać. Ja przytaczam fakty, jak to wygląda. Staram się po prostu wam przedstawić, jaką pracę wykonuje Team w perspektywie zdobycia międzynarodowego uznania wśród bankierów. I na pewno ich droga nie zawsze była usłana różami była raczej bardzo wyboista, bo przecież na własnym krajowym podwórku Ripple przez wiele lat to czy jedna z najważniejszych batalii w swojej historii. Przy okazji przypominam, że macie cały czas możliwość odebrania 200 dolarów w pozycji na giełdzie Bybit, czy to w Longu, na Bitcoinie, czy w Shortcie na Bitcoinie, czy na Ethereum, to wy wybieracie. Działa to w taki sposób, że jeżeli zarobicie, to możecie sobie cały zysk wypłacić i kupić sobie za to cokolwiek chcecie, a jeżeli stracicie, to nie pobiera giełda waszych środków. Jest to pierwsza pozycja lewarowana w formie dropa od tej giełdy i ona ponosi straty w razie jakichś tamkolwiek negatywnych konsekwencji. Więc macie 20 dolków na dźwigni razy 10, jeżeli zyskacie, spoko, jeżeli stracicie, nie angażujecie własnych środków. Co trzeba zrobić, to zarejestrować się z tego linku, który widzicie w opisie. Tam odbierz 200 dolków w pozycji, e, wpłacić 100 dolarów i zweryfikować się. A te 100 dolków możecie sobie potem wypłacić, jeżeli Wam się giełda nie spodoba. Nie musicie ich w ogóle angażować. Tak? I w zakładce rewards, czyli nagrody, macie wtedy te pozycje do odebrania. Oczywiście działa to tylko dla nowych osób, które jeszcze konta na tej giełdzie nie mają. Jeżeli macie konto na bajbicie, a chcielibyście właśnie mieć dostęp do do cashbacku, do bonusów, do kursu akademii, do zagrań na, na Discordzie, na VIP-ie i tak dalej i szeregu innych bonusów i turniejów, które regularnie organizujemy, to w opisie pod tym filmem też widzicie, macie właśnie informacje o instrukcji jak przenieść KYC na nowe konto lub jak właśnie założyć nowe konto, już przypisane, pode mnie, które się kwalifikuje na te bonusy, możecie sobie zobaczyć jak to działa. Na przestrzeni ostatnich lat e, no pewnie wiecie, że ten inwestycyjny potencjał XRP skutecznie hamowała jedna z najgłośniejszych spraw sądowych w historii rynku kryptowalut bo Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych oskarżyła ich w grudniu 2020 roku o przeprowadzenie niezarejestrowanej oferty papierów wartościowych dla swoich tokenów. I ta sprawa była głównym powodem, przez które XRP nie przebiło swojego poprzedniego Old Time High w tamtej hoście, gdy rynek po prostu nie chciał inwestować w obawie przed pogrążeniem tego projektu przez amerykańskich regulatorów, a po długotrwałej batalii sądowej 13 lipca. 2023 roku Sąd Okręgowy wydał wyrok w sprawie, który głosił, że sam token nie jest umową inwestycyjną i z tego powodu nie jest w istocie papierem wartościowym, więc jest to unikalne. Wyróżnienie wśród aktywów blockchain, takie rozróżnienie od innych coinów, tak? A programowe sprzedaże XRP nie naruszały przepisów dotyczących papierów wartościowych, zostały dokonane przez ripple na giełdach kryptowalutowych, gdzie kupujący nie wiedzieli, od kogo kupują, i nie mogli po prostu wiedzieć, że inwestują we wspólne przedsięwzięcie. Po tym wertykcie na rynku zapanowała Euforia, cena XRP wzrosła gwałtownie ponad 70% i 14 lipca osiągnęła szczyt na 2023 rok na poziomie 82 centów, a po wyroku. Sądowym wiele giełd, takich jak Coinbase i Kraken, ponownie umieściło XRP na liście notowań. Szczególnie właśnie te giełdy amerykańskie, które się bały, przypały, powiedzmy w cudzysłowie, to zrobiły na nowo. Ale tutaj jest jeszcze jedna ważna rzecz, bo sąd ogłosił również, iż instytucjonalne sprzedaże XRP przez Ripple naruszały przepisy dotyczące papierów wartościowych. I te sprzedaże zostały dokonane bezpośrednio instytucjom, gdzie kupujący wiedzieli, iż inwestują w Ripple. Tak. I mimo, iż wydawało się, że wieloletnia batalia sądowa dobiegła końca, to SEK po raz kolejny odwołał się od decyzji sądu. A podczas, gdy negocjacje dotyczące ugody, o ile do takiej w ogóle dojdzie, pozostają nieujawnione, to nadchodzące terminy i potencjalne kary mogą zaważyć na przyszłości tego projektu. Ugoda mogłaby zaoferować obu stronom jasne rozwiązanie, unikając dalszych kosztów prawnych i niepewności. A SEK wciąż ma opcję odwołania się od wyroku lub po prostu poszukiwania alternatywnych strategii prawnych, co przedłuża sprawę i po prostu dodaje dalszej niepewności. Tymczasem społeczność krypto wstrzymuje oddech, oczekując na dalsze rozwinięcia, mając po prostu nadzieję na ostateczne zakończenie tej głośnej batalii prawnej, która ma szersze implikacje dla branży. W prawym górnym rogu macie poradnik, jak w ogóle rozpocząć z rynkiem krypto, więc jeżeli nie wiecie za dużo na ten temat, jesteście stosunkowo nowi, warto sprawdzić. I w opisie pod tym filmem są trzy playlisty. Jak właśnie poprawnie tradować, jak zacząć przygodę z rynkiem krypto oraz poradniki dla początkujących. Łączy kilkadziesiąt godzin materiałów mocno mięsistych po święcie wieczór. 2, może 18, żeby je wszystkie przyswoić i zobaczyć. I po prostu jeden po drugim sobie podpalajcie, sprawdźcie, bo serio, jeżeli jesteście nowi, parę miesięcy na rynku paręnaście, to wam to dużo w głowie ułoży i te playlisty przyszykowane na przestrzeni ostatnich 3 lat, żeby właśnie bezpośrednio wpłynąć na wasze wyniki, i no, zapobiec utracie kapitału w głupi sposób. Nie mówiąc już o zarabianiu, bo do, na to przyjdzie pora, tak? Więc w opisie są linki, jeden po drugim. Zobaczcie, które Wam najbardziej odpowiada i sobie zobaczcie, sprawdźcie, jak to wygląda. A jeżeli mowa o kryptowalutowej społeczności, to przejdźmy do Excel. XRP Army. czymże jest projekt bezwiernego community, tak? Społeczność odgrywa kluczową rolę w ekosystemie aktywów cyfrowych i jest jednym z głównych filarów, na których opiera się sukces i adopcja dowolnego projektu. W świecie, gdzie tradycyjne systemy finansowe są zdominowane przez ugruntowane instytucje, to właśnie kryptowaluty jako jedne z nielicznych dóbr inwestycyjnych czy aktywów polegają na swoich społecznościach nie tylko do celów promocji i zwiększenia świadomości, ale także jako podstawowego mechanizmu do budowania zaufania i legitymacji oraz takiego ambasadorskiego podejścia. tak? Społeczności te poprzez działania na platformach mediów społecznościowych, fora dyskusyjne czy inne kanały komunikacji nie tylko wspierają projekty poprzez inwestycje i użytkowanie, ale także pełnią rolę takich strażników, e, czy krytykując, oceniając tak, kierunek rozwoju projektu w taki sposób, który odpowiada po prostu ich oczekiwaniom czy wartościom, więc można powiedzieć, wypowiadają się głośno osoby zaangażowane np. w rozwój ekosystemu XRP e, na temat tego właśnie, co powinno być zrobione, a co nie. Czy Bitcoin, czy Ethereum, czy Cardano, czy właśnie XRP, te wszystkie kryptowaluty cechuje armia wręcz wiernych inwestorów, miłośników i obrońców, stanowiących trzon tych społeczności. A wiara ludzi w sukces XRP w internetowych kręgach jest wręcz niemal kultowa i zyskali oni sobie swoim fanatycznym, wręcz zachowaniem status XRP Army, do której być może należysz i ty, oglądając ten materiał. I XRP Army jest na nas bardzo aktywnej obecności w mediach społecznościowych, szczególnie na Twitterze, regularnie. Promują XRP, bronią przed krytyką i starają się wpływać na narrację wokół kryptowaluty. I ich działania mogą pomóc zwiększyć świadomość marki i zachęcić do dyskusji na temat tego przedsięwzięcia. A chociaż trudno jest bezpośrednio zmierzyć wpływ tej właśnie armii na cenę aktywa, to ich działania w mediach społecznościowych mogą wpływać na percepcję inwestorów i potencjalnie przyczyniać się do zmian cenowych. A takie społeczności działają jako swego rodzaju stale emitujące echo, gdzie emitowany pozytywny sentyment może być wzmacniany przez kolejne grupy ludzi. Jednak część internetu zarzuca, iż niektóre działania tej armii mogą obejmować skoordynowaną manipulację w tym użycie botów do sztucznego zwiększania zasięgu ich przekazu, ale nikt tego bezpośrednio nie udowodnił, stąd też trudno jest jednoznacznie określić, jak duża część aktywności jest organiczna, a jak duża jest wynikiem manipulacji. Niemniej, ogromne wsparcie, jakie społeczność oferuje dla XRP jest nie do przecenienia, stanowiąc podstawę dla innowacji, rozwoju i akceptacji tej waluty na całym świecie. Więc wiecie, nigdy nie ma gwarancji, że inwestycja w dane aktywo jest bezpieczna lub odpowiednia, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryptowaluty. Jednak istnieje kilka elementów, które inwestor może wziąć pod uwagę, aby ocenić, czy XRP ma potencjał. W świecie finansów, jak i w życiu. Rzadko kiedy istnieją sytuacje, które można określić jako całkowicie korzystne lub pewne, tak, całkowicie pozbawione zagrożeń. Ale podobnie jak każda decyzja życiowa, wybór inwestycji w konkretną kryptowalutę wymaga kompleksowej analizy, uwzględniającej zarówno jej zalety, jak i wady. I często działa to w taki sposób, że musimy rzeczywiście w coś wierzyć, żeby móc przetrzymać ciężkie czasy. Czyli jak XRP spadnie na 40 centów, to wy musicie w to serio wierzyć i wiedzieć do czego projekt dąży, żeby przechować wartość aktywa w czasie i pozbyć się dopiero go, jak będzie drogie. Więc nawet najbardziej obiecujące projekty mogą mieć swoje słabe strony podczas gdy te odrzucane na pierwszy rzut oka mogą kryć w sobie potencjał. Dlatego ważne jest, aby podejmując te decyzje być świadomym zarówno pozytywnych, jak i negatywnych aspektów danej kryptowaluty, to pomoże nam po prostu w długofalowym holdowaniu danego aktywa. I w ten sposób możemy uniknąć pułapek, podjąć bardziej świadome i zrównoważone decyzje inwestycyjne. Więc przechodzimy zatem do istotnych zalet i wyzwań stojących przed samym XRP. Jedną z głównych cech wyróżniających XRP jest jego szybkość przetwarzania transakcji i niskie koszty. W przeciwieństwie do niektórych innych kryptowalut, to sieć Ripple jest zdolna do przetwarzania dużych ilości transakcji w bardzo krótkim czasie, często w zaledwie kilka sekund. Dzięki temu może być bardziej atrakcyjna dla instytucji oraz firm, które potrzebują szybkich i tanich rozwiązań płatniczych. Kolejną ważną cechą XRP jest jego skalowalność. Sieć XRP Ledger jest zdolna do obsługi dużej liczby transakcji jednocześnie, co oznacza, że może być używana do prowadzenia dużych globalnych płatności. Jest jeszcze kilka zalet który niewątpliwie posiada Ripple, partnerstwa z wiodącymi bankami i instytucjami finansowymi. A to pokazuje, że bohater dzisiejszego odcinka może po prostu zastąpić przestarzały model międzykrajowych płatności typu SWIFT. Kolejny to trwałość. XRP istnieje od 12 lat, więc tylko 3 lata krócej od samego Bitcoina. Podczas gdy inne altcoiny przyszły i poszły podczas tych wczesnych dni, XRP przetrwało próbę czasu, stabilizując swoją pozycję na rynku. A chociaż przeszłość nie jest w żaden sposób wskaźnikiem przyszłych wyników, to ich zdolność do przetrwania wahań rynkowych sugeruje, że nie znikną w najbliższym czasie. Ostatnią dużą zaletą, którą widzę w XRP, jest zdolność do wpisania się w pożądaną narrację eco-friendly, ponieważ XRP używa protokołu konsensusu, który wymaga stosunkowo niskiej mocy obliczeniowej od swoich węzłów, a być może jest ono uważane za zrównoważony środek wymiany, więc Ripple również podejmuje kroki w celu osiągnięcia neutralności węglowej do 2030 roku. No dobra, czas na wady, tak? Bo mimo, że głównym celem XRP jest usprawnienie międzynarodowych płatności i przekazów pieniężnych, to nadal nie weszli oni w powszechne użycie, Instytucje finansowe, które wyraziły zainteresowanie technologią, wciąż testują sieć, a Ripple może przewyższać obecny system pod wieloma względami, ale rozległa globalna sieć Swift nie ma sobie równych. Ten gigant płatności ugruntował silną pozycję na każdym kontynencie, współpracując z ponad 11 tysiącami różnych instytucji finansowych. Ponadto Swift jest w pełni zgodny z przepisami i organami regulacyjnymi we wszystkich obszarach, w których prowadzi działalność. Z kolei Ripple nadal musi się zmagać i pokonywać pewne przeszkody prawne, zanim osiągnie pożądane poziomy adopcji. Kolejna na rzecz to to, że są problemy, tak? Jak Sarpisekiem, no się tam wojują, to zdecydowanie spowolniło jego przyjęcie i powszechne uznanie jako waluty cyfrowej. W dodatku wiele giełd ograniczyło handel tym tokenem lub całkowicie go zdjęło. Podobnie jak te amerykańskie, właśnie regulowane platformy, które otrzymały ostrzeżenie przed wsparciem kryptowaluty do czasu zakończenia procesu sądowego. A mimo tego, uczestnicy rynku wciąż czekają na ostateczne rozwiązanie sprawy i na pewno część z nich wstrzymuje się z inwestycjami. A w porównaniu do innych projektów, które mogą wprowadzać tokeny poprzez górnictwo lub inne metody, to Ripple ma większy wpływ na wartość XRP, wybierając kiedy i w jaki sposób po prostu dodatkowe monety. Są wprowadzane na rynek. A z tym poziomem kontroli można by argumentować, ale no, że są oni głównym twórcą rynku dla swoich tokenów, to wykorzystując sprzedaż aktywów po prostu no, robią to na poczet utrzymania swojej technologii. Ale wielu inwestorom ten typ manipulacji podażą aktywa może się po prostu nie podobać. Sam token został stworzony i wypuszczony przez bądź co bądź prywatną firmę, a sieć ta. Ma po prostu także niższą liczbę walidatorów niż średnia, która często jest kojarzona z większą centralizacją, co z kolei prowadzi niektórych do przekonania, że blockchain jest bardziej centralizowany. A pomimo, że firma korzysta z technologii blockchain, to wielu argumentuje, że nadal działa ona jako scentralizowana jednostka, a jest to sprzeczne z podstawową filozofią w większości projektów z tej branży. Ale z drugiej strony, dla tych, którzy priorytetowo traktują efektywność technologii, XRP może być wartościową opcją inwestycyjną, biorąc pod uwagę jego reputację i zaufanie ufanie instytucji finansowych. Rzućmy w końcu okiem na wykres, aby nabrać perspektywy długoterminowej. Od 2022 roku XRP nieprzerwanie znajduje się w trendzie wzrostowym. W obliczu obniżki 100% nadchodzącego halvingu i hossy ten trend najprawdopodobniej będzie kontynuowany. Więc jeżeli po drodze nic się w cudzysłowie nie zepsuje i nie doświadczymy kolejnego black swana na rynku krypto, to raczej będziemy kontynuować to powolne, ale jednak wspinanie się i eleganckie momentum cenowe. Po sumiennej analizie czas na werdykt. Jak to w końcu co będzie z tym XRP? Czy będzie ono czarnym koniem tej hosty? Czy totalnym rozczarowaniem? I czy kolejny cykl rzędu nie będzie w stanie pobić swojego poprzedniego szczytu? Tak i tego all time high. No, jak zawsze staram się być w tych swoich predykcjach wyważonym, dlatego uważam, że. Ripple ani nie będzie czarnym koniem tej hosty, ani nie będzie rozczarowaniem, bo po prostu najbardziej prawdopodobnym scenariuszem dla XRP będzie przebicie swojego all-time high, czyli osiągnięcie co najmniej 3,40 dolarów za jeden token. A analiza techniczna na wykresie długoterminowym, na jednym tygodniówkach, wskazuje obecnie trend wzrostowy, który będzie kontynuowany wraz z ogólnym rozwojem trendów na rynku. A dzięki temu, że Ripple z roku na rok ugruntowuje swoją pozycję na rynku kryptowalut oraz w świecie fintech, stale się rozwija, ciągle nawiązuje jakby interesujące partnerstwa, tak, a za firmą stoją utalentowani liderzy czy programiści, to ten projekt ma jak najbardziej szansę na wzrosty ceny. Dlatego nie uważam, by inwestorzy byli mocno rozczarowani na szczycie tej hossy. Po prostu XRP jest mocno odklejone. Od bieżących wydarzeń nie zawsze rośnie tak samo jak Ethereum czy Bitcoin. Zaskakuje w najmniej spodziewanych momentach. Z reguły tak to wygląda. Więc osoby cierpliwe, prędzej czy później, powinny się doczekać. No ale z drugiej strony, XRP to jest kryptowaluta o bardzo dużej kapitalizacji, a nad projektem ciągle wiszą jakieś tam nierozwiązane sprawy sądowe. Więc bawiąc się w spekulacje i biorąc pod uwagę inflację na poziomie załóżmy około 7% rocznie, to na koniec 2025 roku spodziewalibyśmy się nieco ponad 58 miliardów tokenów cyrkulacji. A gdyby XRP przebiło poziom swojego poprzedniego all-time high, czyli 3,40, osiągnęłoby kapitalizację rzędu blisko 200 miliardów dolarów, co jak na standardy krypto jest ogromną wartością. Więc niewykluczone, że XRP osiągnie i 250 czy 300 miliardów dolarów kapitalizacji, czyniąc go tokenem o wartości 5 dolarów na szycie hosty ale po prostu ja uważam subiektywnie, że te razy 8 razy 9 od teraz byłoby już takim totalnym maksem dla tej kryptowaluty na najbliższej hoście Nie mam w głowie takich wiecie tam tych predykcji czy estymacji z Simpsonów po ileś tam set dolarów. Zakładam, że te kilka dolków będzie topem i po prostu będziemy trochę potencjalnie nad all time high, które widzieliśmy wcześniej. To jest oczywiście tylko moje zdanie mogę sobie tam gadać. Przygotowałem tak analizę, chciałem się podzielić tym, jak to wygląda. Wiecie, ja nie jestem profesjonalnym traderem, analitykiem rynku, nie mam, nie wiem, licencji tradera, więc... To są tylko moje przemyślenia, z którymi możecie zrobić, co chcecie. Więc muszę przyznać, że to była jedna z dłuższych, jeżeli nie najdłuższa analiza, jaką kiedykolwiek wykonałem. A propos e, tych poszczególnych coinów, chyba nie najdłuższa, bo trochę takich robiłem po 40-50 minut, ale uważam, że trzeba było trochę tematów poruszyć i pokazać wam, jak to wygląda z mojej perspektywy. No, mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Starałem się wszystko przygotować, na ile się da skrupulatnie. Zrobiłem razem z moim teamem duży research, e, zrobiliśmy też ładną prezentację, więc myślę, że po prostu, e, no jeżeli to doceniacie, kciuk w górę, zostawcie subskrypcję na kanale i przypominam, że jeżeli traficie cenę XRP, która będzie na piku hossy, czyli wpiszcie na przykład w komentarzu 7,48$ albo 3,42$, to osoba, która trafi jako pierwsza, będzie to naj, najstarszy komentarz, wygrywa 1000 tokenów XRP, niezależnie od ceny, w momencie ogłoszenia wyników, więc przypomnijcie mi też o tym filmie, wrócimy do tego za rok czy dwa i sprawdzimy, jak maksymalnie do 25 roku końca ta cena XRP się kształtowała. Dzięki za obejrzenie tego materiału, dajcie znać w komentarzu, Jaki kolejny alt, czy projekt chcielibyście, żebym zrecenzował? No i słyszymy się już niedługo. Na razie. Cześć!